Gościem był ekonomista pan Paweł Majtkowski. Dziękuję bardzo. Debata poranka. W Bratysławie spotykają się na nieformalnej naradzie przywódcy 27 krajów, by rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Aby pokazać jedność wspólnoty, liderzy mają skupić się na tym, co łączy wszystkie kraje. Kwestie sporne będą rozstrzygane później. Beata Płomecka. Na spotkaniu w Bratysławie ustalona ma być lista spraw do załatwienia w Unii. Tak mówił wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Unia potrzebuje trzeźwej i brutalnie szczerej oceny sytuacji. Musimy zapewnić naszych obywateli, że dostaliśmy nauczkę z Brexitu. Ochrona zewnętrznych granic Unii i bezpieczeństwo wewnętrzne. W tych sprawach panuje zgoda wszystkich krajów, dlatego z Bratysławy ma popłynąć takie właśnie przesłanie. Nie będzie mowy o kryzysie migracyjnym czy przyjmowaniu uchodźców, bo to podzieliło Unię. Z konkretów Bułgaria ma otrzymać wsparcie w ochronie granicy z Turcją. Dla Polski ważne będzie podtrzymanie deklaracji o swobodzie podejmowania pracy przez Europejczyków w unijnych krajach. Po Wielkiej Brytanii także inne państwa sygnalizują chęć wprowadzenia ograniczeń, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jesteśmy zdeterminowani, żeby tej swobody bronić. Zaplanowano już kolejne spotkania przywódców 27 krajów, zimą na Malcie i wiosną we Włoszech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O szczycie w Bratysławie porozmawiamy w naszej dzisiejszej debacie poranka. Robert Walenciak, dzień dobry. Ze mną w studiu dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. I profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski. Drodzy Państwo, Angela Merkel i François Hollande mówili, że dobrze by było, by Bratysława wyznaczyła pewną agendę dla spraw europejskich. Cóż to znaczy agenda? Czy to jest taki prosty plan, kiedy będziemy się spotykać już, czy też ma to jakiś głębszy zamysł? Tygodnie, miesiące, żeby ułożyć sobie listę tak naprawdę spraw absolutnie priorytetowych, które łączą wszystkich, no bo jeżeli nie będziemy mieli niczego, co nas łączy, no to na pewno ta Unia się rozpadnie. Ale wydaje się, że te sprawy się wyłaniają. Można nazwać kilka obszarów, co do których chyba jest pełna zgoda, że trzeba je robić razem i to już dużo. I resztę być może te rzeczy, które nas dzielą, odsunąć. Nie zmienia to faktu oczywiście, że na przykład w kwestii migracji, tu wspomnianej, która nas dzieli, trzeba operacyjnie próbować jakby realizować jakieś działania chroniące, tak? Ale już na przykład zabezpieczenie granicy zewnętrznej i Schengen, to już jest rzecz, która nas wszystkich łączy. Więc to się takie sprawy mieszają. Ja myślę, że ta agenda w tym sensie jest kluczowa, bo jeżeli będziemy rozmawiać o wszystkim naraz, to się absolutnie nie uda, a poza tym rzeczy najważniejsze nam mogą umknąć, a te rzeczy najgłośniejsze, bo nie zawsze rzeczy najgłośniejsze, najbardziej w mediach, które się przebijają, są rzeczywiście najbardziej istotne. Ale już widać, że ta sprawa emigrantów jest jakby odłożona na bok. Jean-Claude Juncker mówił wcześniej w raporcie o stanie Unii Europejskiej, że nie ma już przymusowych kwot, to już jest przeszłość, tak powiedział. Więc jest to jest dla Polski, dla krajów wyszehradzkich dobra wiadomość. Ale wyznaczane są trzy jakby, prawda, trzy główne punkty. Ochrona, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, to jest najważniejsza. Ucieczka do przodu, czyli sprawy gospodarcze. Prawda? No i sprawa młodzieży. No to, czyli strach przed populistami to może rozbić Unię. Strach przed populistami nas tutaj jednoczy. Ale czy to jest skuteczne, panie profesorze? Znaczy, ja bym powiedział tak, że rzeczywiście, tak jak powiedziała pani doktor wcześniej, ten szczyt szuka takich rozwiązań, takich spraw, być może drobnych, które nas łączą i unika tych tematów, które są kontrowersyjne. W związku z tym między innymi ten szczyt nie będzie się zajmować jakimiś poważnymi reformami Unii Europejskiej o charakterze ustrojowym, czyli tutaj ani nie będzie próby przyspieszenia integracji, czy to w centrum, czy o charakterze przejścia do federacji, ale też nie będzie zasadniczego wycofania się, tak? To, co jest postulatem między innymi Polaków i Węgrów. Ten szczyt ma pokazać bowiem
to, że my po Brexicie, w sensie my, Unia Europejska, jesteśmy spójni, jesteśmy zjednoczeni. Te podziały w związku z tym będą raczej przysypywane niż odgrzebywane. Natomiast odpowiadając na te pytania, co przyniesie szczyt, no, takie drobne kroczki prawdopodobnie w kilku sprawach, w kilku obszarach różnych polityk, między innymi tych, o których pan wspomniał. I to jakby problem właśnie z tym szczytem i z również tym wystąpieniem Junckera jest bardzo podobny. Dlatego, że być może rzeczywiście Unia potrzebuje jakiejś reformy, takiej poważniejszej. Być może potrzebuje jakiegoś jakiejś lepszej, bardziej atrakcyjnej wizji, głębszych postępów z punktu widzenia jakichś rozwiązań, czy to w politykach sektorowych, czy ustrojowych. Ale problem zasadniczy polega na tym, że spory pomiędzy państwami członkowskimi, niechęć społeczeństw, wielu społeczeństw, dużej części tych społeczeństw do postępów integracji jest tak duży, że to jest po prostu niemożliwe. To znaczy i w związku z tym Unia i politycy europejscy, w tym Juncker, są w takim, można powiedzieć, pewnej wewnętrznej sprzeczności. Oni by chcieli zaproponować być może jakieś rozwiązania bardziej odważne, bo mają świadomość, że chwila, kryzysy tego wymagają. Tak, wizja, musi być wizja. Ale z drugiej strony klimat polityczny jest tak gęsty i tak niechętny dla wszelkich tego typu odważnych propozycji, że jakieś tego typu rzeczy przyniosłyby więcej szkody niż pożytku. Ja tylko dodam do tego jeszcze, że dochodzi polityka krajowa w różnych krajach i dzisiaj jest duże zapotrzebowanie na konflikt i na populizm. Czyli politycy, którzy nie myślą w ogóle kategoriami unijnymi, nawet się specjalnie na tej Unii Europejskiej nie znają, ale mogą wykorzystywać taką niechęć, która narosła przez lata, w niektórych krajach bardzo mocno podgrzewaną też przez media, przez polityków zrzucających na Unię wiele swoich problemów. Na Komisję Europejską, na tych biurokratów. Że teraz bardzo łatwo na tym wyjeżdżać politykom, którzy myślą po prostu o celach swoich politycznych, głównie o wybraniu wyborów. I to jest to niebezpieczeństwo, że to będzie jeden jeszcze z argumentów, te wszystkie wątki unijne, na pożytek radykalnym siłom w państwach członkowskich, które do tej pory nie miały takiej pożywki. A teraz nagle jest, ponieważ zapotrzebowanie, trochę tak jak się dzieje w Stanach Zjednoczonych z retoryką Trumpa. On mówi to, co ludzie chcą słyszeć i on się bardziej wpasowuje to, niż ludzie słuchają jego i idą za jego przywódcą. Podobny, mamy trend podobny w Europie. To jest ogromnie niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wyborów w Niemczech i Francji w przyszłym roku. Angela Merkel to wszystko ogarnie, zbuduje swoją pozycję jako przywódczyni Europy. Jolanta Szymańska. Wydaje mi się, że wiele głosów będzie słyszalnych na tym szczycie, nie tylko głos Angeli Merkel, chociaż oczywiście Niemcy mają tutaj jako największe państwo dużą odpowiedzialność. Ja bym natomiast chciała się skoncentrować na pewnych konkretnych projektach, które mogą być przedmiotem dyskusji na tym nieformalnym szczycie, na które ja zwracam uwagę, być może dlatego, że też jestem zainteresowana szczególnie tematyką migracyjną, że faktycznie pojawiło się szereg nowych projektów, jak na przykład Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych w orędziu o stanie Unii szefa Komisji Europejskiej, który ma być wzorowany na planie Junckera, tylko realizowany w sąsiedztwie Unii Europejskiej i w długofalowej perspektywie zapobiegać przyczyną migracji, przede wszystkim stymulować wzrost gospodarczy w państwach sąsiedztwa. A to Juncker to mówił, prawda? Nadchodzi czas rozwiązywania kryzysów, a nie reagowania na kryzysy. Tak, jakby taka długofalowa, oczywiście to dotyczy tutaj inwestycji prywatnych, natomiast to ma iść w parze z pomocą rozwojową. Także szereg takich kwestii, które tak naprawdę wymagają takich strategicznych i długofalowych, tak jak mówię, bo to nie przyniesie szybkiego skutku. Europejska Straż Graniczna, która tak naprawdę już ostatecznie została zaakceptowana, ale dopiero ma być uruchomiona, to też wymaga przyspieszenia i ta
pomoc dla Bułgarii to tak naprawdę jest przejaw właśnie tego. Czy relokacja zniknie? Ja bym jakby nie odrzucała tego tematu. Moim zdaniem kwestia relokacji czy przesiedleń, przyjmowania uchodźców ogólnie rzecz biorąc, nie zniknie, ponieważ ona jest fundamentem umowy między Unią a Turcją, a słyszymy, że ta umowa ma być pogłębiana, realizowana. W związku z tym nie unikniemy tego tematu. Ja bym, oczywiście nikt nie chce o nim teraz mówić, bo jest to trudny temat, natomiast ja bym nie powiedziała, że to jest tak, że już nie ma po prostu konieczności, nie ma sprawy i nie ma przyjmowania uchodźców, bo to jest po prostu nieprawdziwe. Kwestie projektu związanego z obronnością. Mamy francusko-niemiecki projekt dotyczący obronności, który przewiduje wspólne dowództwo, większe fundusze na innowacje. On się podoba Polakom i Węgrom, dodajmy. W wielu państwach dostaje pozytywne sygnały. Tak naprawdę w orędziu Junckera również były ewidentne głosy na tak, jeśli chodzi o ten projekt, więc wydaje mi się, że to też będzie dyskutowane. Zastanawia mnie, czy kwestie instytucjonalne się pojawią, ponieważ Polska, z tego co mówił minister Szymański, chce również zgłosić właśnie kwestie zwiększenia oddziaływania Rady Europejskiej i kosztem Komisji Europejskiej, zwiększenia kompetencji parlamentów narodowych, zwiększenia legitymizacji Unii. Tutaj pojawia się oczywiście pytanie, na ile te propozycje polskie będą możliwe do zrealizowania bez ingerencji traktatowej. Jeśli to miałoby polegać na zwiększeniu częstotliwości spotkań Rady Europejskiej, to oczywiście tutaj nie ma żadnych przeszkód. Natomiast nie wiem, czy to usatysfakcjonuje stronę polską, więc to jest jakiś wątek, który może być interesujący, wydaje mi się. No dobrze, ale czy Państwo uważacie, że Beata Szydło, która już powiedziała, że przedstawi plan reformy Unii, czy ma szansę być skuteczna w Bratysławie? Wszystko zależy, co ta pani premier ma na myśli. Mnie się wydaje, że część przynajmniej deklaracji, które są przez polityków Prawa i Sprawiedliwości wygłaszane w sprawach europejskich, są bardziej nastawione na rynek krajowy. Może bardziej do ludzi, którzy tutaj tego słuchają. Natomiast potem retoryka jest bardziej spokojna, więc ja raczej sądzę, że nie będą to propozycje jakoś bardzo daleko wykraczające poza agendę, która o tych propozycjach porozmawiamy po przerwie i jest 9:29. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Gliewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata naszych chłopców. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Podpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Informacje dnia w skrócie. Jest 9:30, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk i premier Słowacji Robert Fico liczą, że dzisiejszy nieformalny szczyt Unii w Bratysławie będzie punktem zwrotnym dla wspólnoty. Obaj politycy będą gospodarzami spotkania prezydentów i premierów 27 państw Unii, którzy zastanowią się nad jej sytuacją po Brexicie. Robert Fico wiąże z dzisiejszym spotkaniem spore nadzieje. Jak podkreślił, istotnym celem jest zdefiniowanie w Bratysławie takiego przesłania, które stanie się w historii punktem zwrotnym dla Unii. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli Bratysława rozpocznie proces, nazwijmy go procesem bratysławskim, który będzie kontynuowany na Malcie i potem w Rzymie na wiosnę przyszłego roku. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli będziemy mogli zdefiniować takie kwestie i przesłanie, które stanie się w historii punktem zwrotnym dla Unii. Definiować w polityce historii jako rozhodujące pre Europejską Unię. Nie przyjechaliśmy do Bratysławy, by się nawzajem pocieszać, mówił z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były polski premier zaznaczył, że Unia potrzebuje trzeźwej i brutalnie szczerej oceny sytuacji. Według Donalda Tuska taka postawa da nadzieję na przyszłość.
Papież Franciszek i następca tronu Abu Zabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, będą wspólnie walczyć z nietolerancją. Po raz pierwszy w historii doszło do spotkania tak wysokiego rangą przedstawiciela krajów Zatoki Perskiej z głową Kościoła katolickiego. W czasie rozmów w Watykanie zadeklarowano walkę z wszelkimi przejawami ekstremizmu. Arabskie media komentują wczorajsze spotkanie emirackiego szejka z papieżem Franciszkiem. Na pierwszych stronach gazet znalazły się wspólne zdjęcia obu przywódców. Komentatorzy nazywają tę wizytę kamieniem milowym w ekumenicznych relacjach między światem arabskim a katolikami. Papież Franciszek i szejk Mohammed bin Zayed dokonują przełomu we wspólnej walce z nietolerancją, nienawiścią i przemocą, która usprawiedliwiana jest religią, pisze dziennikarz arabskiej gazety Gulf News. Następca tronu emira Abu Zabi podkreśla rolę papieża w promocji porozumienia między obiema cywilizacjami. Ideologia i działania ekstremistów wcale nie nawiązują do islamu, muszą zostać głośno potępione. Obok nas toczy się bitwa o serca i umysły ludzi, tłumaczy arabski polityk. Terrorystów nazwał dewiantami, którzy tylko wypowiadają się w imieniu islamu, będąc daleko od jego istoty. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W przeddzień 77. rocznicy sowieckiej agresji na walczącą z Niemcami Polskę w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Historia Żywa Kresy 1939. W spotkaniu wezmą udział m.in. krewni ofiar katyńskich. Spotkanie powinno rozpoczynać się właśnie teraz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 9.33. Debata poranka. To jest debata poranka, Robert Walenciak, rozmawiamy o unijnym szczycie w Bratysławie. Moimi gośćmi są dr Małgorzata Bonikowska, dr Jolanta Szymańska i profesor Tomasz Grzegorz Grosse. Dr Bonikowska mówiła przed przerwą, że co innego mówi się w Polsce na temat naszych zamiarów wobec Unii Europejskiej, co innego mówi się, gdy nasi przedstawiciele naszego rządu rozmawiają w Europie, rozmawiają w Komisji Europejskiej, czy też z przedstawicielami wielkich państw europejskich. No więc pytanie nasuwa się samo. Co więc chce tak naprawdę polski rząd? Jakiej chce Unii? Pani doktor, wiecie państwo? My możemy bazować na tym, co mówią politycy publicznie. Ja mam wrażenie, że nie ma jednej spójnej linii. To niedobrze. Natomiast myślę, że akurat pan minister Szymański, to co on próbuje robić, ja bym zauważyła jako godne szacunku, bo z jednej strony on zna bardzo dobrze funkcjonowanie Unii Europejskiej od środka. Był europosłem przez wiele lat, zresztą bardzo dobrym europosłem. A z drugiej strony ma pewne w swoim obozie politycznym mocne, kierunkowe stymulacje, które niekoniecznie mogą być realistyczne. I próbuje pomiędzy tym prowadzić jakąś linię polityczną, co nie jest łatwe pewnie. Natomiast wydaje mi się, że to, o co Polska powinna, ze względu na to, kto teraz Polską by rządził, o to powinna walczyć, to są po pierwsze dwie sprawy. Po pierwsze, żeby utrzymać jednak tą 27, jedność tej organizacji, bo to jest po prostu w polskim interesie. Spójna Unia, Unia silna, Unia, która jest szanowana na świecie i coś może w tym świecie zrobić, to jest również silna, szanowana Polska. To jest po pierwsze. I oczywiście w związku z tym, i to jest drugi punkt, szukać elementów, które mogą nas utrzymać, mogą, oczywiście nie rezygnując z polskiej wizji tej Europy i z polskich interesów, ale interesy w Unii Europejskiej zawsze, zawsze są rozbieżne. Każde państwo ma swoje sprawy, każde państwo ma swoje interesy i to, co trzeba robić, to było zawsze cechą tego projektu, że pomimo tego udawało się utrzymywać jakieś pola wspólnych działań i w imię wyższej chęci, tej nadrzędnego tego celu, czyli żeby projekt europejski rozwijać, bo się nam wszystkim strategicznie na koniec dnia opłaca, to te rozbieżności udawało się eliminować. I teraz jest dokładnie to samo, tylko impulsy dezintegracyjne, impulsy polegające na tym, żeby trzymać się odmienności, a nie szukać spójności, są dzisiaj większe. To trochę tak jak jest z rozwodem. Małżeństwa przeżywają kryzys. Pytanie, czy rozejdziemy się, czy zostajemy. Wszystko zależy od tego, jaki jest nadrzędny cel. Czy chodzi nam o to, żeby się rozstać, czy chodzi nam o to, żeby znaleźć rozwiązanie na przetrwanie.
Znaczy, wydaje mi się, że Polsce chodzi o to, by być bardziej słyszaną w Europie, bardziej by mieć mocniejsze stanowisko. To była oś działania PiS-u, prawda? Ja myślę, że rzeczywiście tutaj możemy na to spojrzeć albo w sensie taktycznym, albo w sensie strategicznym. To znaczy, przed tym szczytem, a po Brexicie, kierownictwo obozu rządowego jednak bardzo wyraźnie wskazało kierunek, który wręcz został określony jako kontrrewolucja, tak? W sensie pewnego dystansu wobec Unii, pewnego wycofania się z tej, nazwijmy to, pogłębiania integracji w tym modelu wspólnotowym na rzecz oddania kompetencji państwom członkowskim, zwiększenia suwerenności, ograniczenia instytucji, roli instytucji unijnych i tak dalej. No to jest wyraźny dystans, tak? Wyraźny dystans i pewnego rodzaju opozycja wobec wszystkiego tego, co w gruncie rzeczy będzie dyskutowane dzisiaj, czy podczas kolejnych szczytów, bo nawet te drobne kroczki, o których ja mówiłem wcześniej, to są raczej postępy, tak? Nie mówiąc już o tym, że o tym bardzo dobrze pani doktor wspomniała, chyba się szykuje jednak na ten jubileuszowy szczyt w Rzymie propozycja jednak też pewnego większego kroku w postaci tej Unii Obronnej. A więc ewidentnie i te mniejsze, i większe kroki idą do przodu, pogłębiają integrację, a nie wycofują. I teraz to, co my mówimy, to, co my razem być może z Węgrami i Grupą Wyszehradzką, to jest jednak coś, jest to jednak wyraźnie inna wizja integracji, przypominająca raczej coś, co mówili wcześniej Brytyjczycy. No w każdym razie to idzie w innym kierunku. I teraz pytanie, czy to, co my mówimy, a co ma stosunkowo małe szanse na praktyczną realizację, bo większość państw członkowskich idzie w innym kierunku, jak tutaj mówiliśmy. Czy mówimy to serio, na zasadzie strategicznej? Czy jest to tylko taktyka negocjacyjna po to, żeby ustąpić, nasi partnerzy ustąpili właśnie w tych sprawach szczegółowych, sektorowych? Jeżeli to jest kwestia taktyki, no to tutaj jest pewna gra i być może ona przyniesie jakieś bardzo pozytywne rezultaty. Natomiast może to być również i tak, że to jest kwestia strategii. Jeżeli jest to kwestia strategii, no to tutaj trzeba brać jakby wszystkie konsekwencje i scenariusze strategiczne pod uwagę i jakby szykować się na również te scenariusze, które znamy chociażby z Brexitu, czy z dokładnie tych samych działań, które podjęli Brytyjczycy. Ale my chyba nie chcemy wychodzić z Unii Europejskiej. Nie chcemy, mam nadzieję. I wydaje mi się, że byłoby to absolutnie sprzeczne z polskim interesem. I z polskimi odczuciami, bo póki co polskie społeczeństwo tak dokładnie popiera. Węgierskie również. To są dwa najbardziej prounijne społeczeństwa. Ale ja mam wrażenie, że polskie coraz bardziej popiera. Właśnie teraz, jak ten konflikt się zaostrza, nawet zgłaszamy gotowość wejścia do strefy euro, chociaż wcześniej byliśmy raczej sceptyczni. Tutaj, jeśli chodzi o te kwestie instytucjonalne, o tę międzyrządowość, o którą nam chodzi, o tym kierunku na państwa członkowskie, a nie na instytucje wspólnotowe, to trzeba jakby wziąć techniczny aspekt pod uwagę. Naprawdę ciężko zreformować system instytucjonalny bez ingerencji traktatowej, a nie ma klimatu na ratyfikację traktatu. Ona byłaby zresztą przewlekła i najpewniej pogłębiłaby kryzys Unii, który już dzisiaj obserwujemy. W związku z tym możemy oczywiście liczyć, że jeśli powtórzą się takie sytuacje jak dyrektywa o pracownikach delegowanych, czyli zgłaszanie przez parlamenty, że coś jest nie tak, że nie chcemy takiej legislacji, a komisja odrzuca ten wniosek. Być może na zasadzie dżentelmeńskiej umowy komisja będzie bardziej skłonna przychylnie patrzeć na sprzeciw parlamentów. Być może zagęszczą się spotkania Rady Europejskiej, ale prawda jest taka, że podziały w Unii Europejskiej są tak duże i interesy są tak duże, że oparcie
procesu decyzyjnego na zasadzie jednomyślności, na tym, że Rada Europejska zacznie jeszcze bardziej wkraczać poza de facto obszar swojej kompetencji, czyli w proces decyzyjny, no sprawi, że nie będziemy w stanie podjąć żadnej decyzji i utkniemy w martwym punkcie, tak? Bo oczywiście możemy mówić, że kontrowersyjne są niektóre propozycje Komisji Europejskiej. Być może wymagają większej dyskusji. Natomiast sytuacja, w której będziemy dążyć za wszelką cenę do tego, żeby głos wszystkich, że damy tak naprawdę prawo weta państwom, no zahamuje jakikolwiek rozwój integracji europejskiej. W związku z tym wydaje mi się, że to naprawdę trzeba przemyśleć i też nie do końca rozumiem te ataki na Komisję Europejską. Komisja Europejska generalnie jest instytucją, która wspiera słabszych członków Unii Europejskiej, tak powiedzmy, kosztem dużych państw i wielokrotnie udowodniła, że tego interesu broni. No, oczywiście były przypadki, kiedy można uznać to za dyskusyjne przy okazji na przykład kryzysu gospodarczego, natomiast wydaje mi się, że jednak jest tą instytucją, która ma bronić właśnie przede wszystkim mniejszych państw, dlatego nie do końca rozumiem te ataki na Komisję Europejską i konieczność osłabienia jej kompetencji właśnie. A jak państwo rozumiecie pojawiające się no, coraz częściej opinie, że po pierwsze nadchodzi absolutnie już czas Europy wielu prędkości. To się pojawia cały czas i to jest coraz bardziej intensywne i że trzeba nad tym pracować i tak naprawdę trzeba zacząć budować ten wewnętrzny krąg państw lepiej jednoczących się. No i do tego w tym kontekście też czytam tą niedawną wypowiedź szefa MSZ Luksemburga, który mówi, że Węgrzy, no jeżeli im się są inni niż my Europejczycy, to niech sobie też wyjdą. Czy to jest, czy tutaj my już widzimy w naszej wizji przyszłej Unii Europejskiej przeciwników, czy z którymi trzeba będzie polemizować i których wizję Europy trzeba będzie ograniczać? Profesor Gross. Znaczy ja, odchodząc troszeczkę od tego szczytu i spraw, które są tutaj, czy będą dyskutowane, nie ulega wątpliwości, że jednak jest pewnego rodzaju taki głęboki rozdźwięk z jednej strony pomiędzy Polską, Węgrami, Grupą Wyszehradzką w części, a innymi krajami, który polega na tym, co mówiłem poprzednio, że my raczej jesteśmy skłonni się wycofywać z integracji. Mamy taką troszeczkę brytyjskie podejście. Szukamy jakby tego sposobów na to, żeby właśnie ograniczyć te instytucje, takie jak komisja i zwiększyć te kompetencje, które mają mieć, czy to parlamenty narodowe, czy rządy narodowe. Inni z kolei się chcą na różne sposoby integrować, albo w sprawach szczegółowych, albo w sprawach właśnie tego węższego kręgu, to co pan redaktor powiedział. I to jest jakby w związku z tym zasadnicze pytanie, jaka jest nasza strategia. Bo moim zdaniem trudno jednocześnie się dystansować. Wydaje mi się to jednak troszeczkę sprzeczne. A z drugiej strony bronić przed pogłębieniem integracji w centrum. Tak? Tak. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś się chce pogłębiać, a my chcemy się wycofać, to jest proces wzajemnie dopełniający się, a nie taki, przed którym powinniśmy się bronić. Druga rzecz. Jeżeli nam się podoba pogłębienie integracji w obszarze obronności, no to jest jednak strefa bardzo ważna z punktu widzenia narodowej suwerenności i wydaje mi się, że jednocześnie mówienie o obronie tejże suwerenności i chęci się dystansowania to też jest wewnętrznie sprzeczne. Więc jeszcze raz można postawić to samo pytanie, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Jaka jest polska strategia? Czy to, co politycy polscy największego kalibru mówią, to jest pewnego rodzaju tylko retoryka? Czy to jest odbicie tej strategii? Czy to jest raczej odbicie taktyki negocjacyjnej, która ma później nam ułatwić właśnie wygrywanie jak najbardziej korzystnych rozwiązań w szczegółowych sprawach. Także to tutaj ja czasami mam kłopot, żeby to zdiagnozować. Ja dwie sprawy dopowiem. Po pierwsze, Komisja Europejska na pewno jest ciałem, które zarządza i świetnie się sprawdza w dobrych czasach, bo pracując w ramach powierzonego jej mandatu, z
zwłaszcza w kwestiach gospodarczych, bo ten pakiet prawny gospodarczy jest najszerszy w Unii Europejskiej, wypełnia to dobrze. Natomiast w czasach trudnych, można powiedzieć, wykracza to poza mandat komisji, no bo wracamy do podstaw, czyli to jest tak jakby stowarzyszenie, przyrównajmy to do stowarzyszenia, niektórzy z Państwa na pewno w stowarzyszeniach działają, no to jest coś takiego jak założyciele tego stowarzyszenia i ewentualnie potem ludzie, którzy do niego dołączyli. Teraz to oni muszą określić, po co to stowarzyszenie w ogóle jest i co ono ma robić. I dokładnie teraz jesteśmy w takiej sytuacji i dla mnie to jest dość symptomatyczne, to przemówienie Junckera, dlatego że on po raz pierwszy bardzo, ja widziałam, że tak naprawdę refleksyjnie podchodzi do tego, po co ta Unia naprawdę nam jest. I on to pytanie też postawił. Wszyscy członkowie Unii Europejskiej muszą sobie odpowiedzieć na to pytanie. I to jest pytanie absolutnie strategiczne na wiele lat do przodu, o którym muszą zadecydować członkowie, czyli państwa. I w tym kontekście komisja ani nie może tego za nich zrobić, no bo komisja jest z nadania tych państw i niejako w ich imieniu pracuje. Natomiast ta odpowiedź, ona jest niesłychanie istotna dla wszystkich innych decyzji, bo jeżeli odpowiedź jest, że Unia nie jest nam potrzebna, to inaczej pójdą te decyzje, jak chociażby to, co pan profesor mówił, czyli w co my tak naprawdę gramy, tak? Czy my gramy na alternatywny projekt, czy my gramy na osłabienie pewnych mocnych linii u naszych partnerów europejskich, ale nadal widzimy w nich partnerów, tak? Krótko mówiąc, czy my chcemy się wyprowadzić z domu, czy my chcemy dalej być w tej naszej rodzinie? Tak, się rozepchać, prawda? Tak. Natomiast jeśli odpowiedź jest na tak, że tak, Unia Europejska to jest nam rzecz niezwykle potrzebna i widzimy w tym wielką wartość. Pamiętajmy, po 60 lat traktatów, a więc też dorobek, to, co Unia Europejska nam przyniosła, wcześniej wspólnoty, potem Unia, no zważmy jedno i drugie, tak? Zważmy jedno i drugie na szali. Teraz jeśli odpowiedź jest na tak, to również decyzje związane z tym, jak się ułożyć i teraz jak działać, one wynikają z tej strategicznej odpowiedzi, no bo wtedy widzimy w tych 27 państwach pewną wspólnotę. Wspólnotę, która pomimo tych wszystkich absolutnie dzielących nas rzeczy, a zawsze mówię, zawsze były rzeczy, które dzieliły, że pomimo tego uda nam się wypracować jakąś wspólną decyzję co do przyszłości. No tak, ale jaka wspólna decyzja? Ja pamiętam, jak 15 miesięcy temu mniej więcej rozmawialiśmy w tym studiu z dr Szymańską na temat imigracji. Mówiliśmy o tym, że no, Europa jest bezbronna, jeśli chodzi o ochronę granic zewnętrznych, że trzeba coś zbudować, że tam pływa jakiś jeden włoski statek, który tam raz łapie, raz nie łapie tych imigrantów. No i cóż, tyle minęło czasu i coś znów gadamy i nic się nie dzieje przecież. No. Nie, no dużo się zadziało. Nie, no zadziało się trochę, te granice zostały wzmocnione, ale tak naprawdę ten projekt Europejskiej Straży Granicznej w dużej mierze też jest znacznie mniej ambitny niż zakładano, bo tak naprawdę sprowadza się w dużej mierze do tego, że zwiększymy liczbę personelu Agencji Granicznej, zwiększymy budżet agencji, natomiast jakby co do kompetencji tam nie zajdą wielkie zmiany i trudno de facto mówić o Europejskiej Straży Granicznej. Natomiast trochę się dzieje. Ja bym chciała jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na krytykę Unii. Unia stała się przedmiotem krytyki ze strony wszystkich stron. Chciałam zwrócić uwagę na sprzeczność tej krytyki. Jednym z argumentów przeciwko Unii Europejskiej jest deficyt demokracji, brak legitymizacji itd., itd. I osoby, które wysuwają ten argument, z drugiej strony mówią, że chcą Europy ojczyzn, większej kompetencji państw narodowych. Te dwa argumenty są kompletnie ze sobą sprzeczne. Jeżeli chcemy demokracji, to znaczy się, że chcemy federacji, bo punktem odniesienia dla nas jest państwo narodowe. Wtedy budujemy Unię na zasadach demokratycznych. Chcemy, żeby większość decydowała. Jeżeli chcemy Europy ojczyzn, to nie chcemy, żeby większość decydowała. Chcemy, żeby każde państwo miało weto i możliwość wycofania się z jakiejś decyzji. Więc jak racjonalnie jakby rozbierzemy na części tę krytykę Unii, to ona jest naprawdę wewnętrznie sprzeczna i moim zdaniem wykorzystywana jest do doraźnych politycznych interesów często w krajach. Rośnie na niej populizm, radykalizm w Europie. Tego się bał Juncker, bardzo niebezpieczny. Natomiast gdyby się zastanowić nad tymi argumentami, to one są po prostu ze sobą sprzeczne. Mamy taki festiwal niezadowolonych i te sprawy niezadowolonych cały czas tutaj są podnoszone. Profesor Gross. Ja tutaj chciałbym jeszcze wrócić do jednego wątku, bo on w gruncie rzeczy też jest pewną kwestią
która sieje ferment również wśród tych niezadowolonych. A sprawa dotyczy komisji. Ja bym tutaj był mniej jakby ostrożny, jeśli chodzi o chwalenie komisji, bo wydaje mi się, że zaszły jednak pewne rzeczy, które wystawiają tą komisję i jej autorytet na krytykę. Mnie się wydaje, że czasy, kiedy komisja tak w sposób jednoznaczny starała się kierować takim bezstronnym podejściem i w stosunku do prawa europejskiego, i w stosunku do wszystkich państw członkowskich, one są raczej za nami. I niestety dużo złego zrobiła ta rzecz, która jest, można powiedzieć, autorskim pomysłem Junckera, czyli upolitycznienie komisji. On zresztą nawet w tym przemówieniu o stanie Unii bardzo wyraźnie broni tej polityczności. Mówi, że to jest zaletą komisji. Ja to odczytuję jednak inaczej. To znaczy, to więcej szkody robi niż pożytku. Po pierwsze, jednak trzeba pamiętać, że komisja to nie jest ciało wybierane w sposób krystalicznie demokratyczny. On nie ma prawa troszeczkę, nie ma mandatu demokratycznego do tego, żeby być rzeczywiście aktorem politycznym. Druga rzecz. Jednak to powoduje, że on swobodnie, że tak powiem, interpretuje pewnego rodzaju rzeczy. Właśnie w sposób polityczny. Raz przychyla się do prawa europejskiego, drugi raz zawiesza to prawo europejskie. Bardziej czasami się skłania do argumentacji jednego państwa kosztem innego. Być może Juncker to rozumie, być może Juncker to potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak dzieje, ale z punktu widzenia wszystkich innych obserwatorów nagle są zaburzone reguły. To jednak niszczy moim zdaniem bardziej autorytet i prawa europejskiego, i komisji, bo pojawiają się zarzuty, że jest bardziej na przykład przychylny, bardziej nadstawia ucho dla argumentów niemieckich czy francuskich niż na przykład polskich czy węgierskich. No, nie chcą polemizować, a czas nam się kończy, więc Jolanta Szymańska. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że to nie był do końca autorski projekt Junckera. Ktoś Junckera wybrał, mając świadomość, że jest on politykiem i jakim politykiem jest. I nie tylko Juncker, ale cała komisja jest dużo bardziej polityczna niż była. I to był pomysł z 2014 roku, kiedy był przełom kadencji, zarówno na Komisję, jak i na Radę Europejską, bo Donald Tusk też jest politykiem. Na trudne czasy kryzysowe wybrano polityków. Taki był zamysł. W związku z tym wydaje mi się, że same państwa członkowskie zdecydowały, że tego to jest dobry, to jest sukces, że politycy, bo brakuje lidera przecież. Ale tego. Generalnie politycy, jakby, i to wywodzący się ze sceny krajowej, zawsze byli również w polityce europejskiej, w tym sensie, że chociażby Barroso, to przecież były premier Portugalii i tak dalej. Natomiast kluczowe jest co innego. Wydaje mi się, że po prostu właśnie dokładnie to, że myślano, że może na bazie komisji przede wszystkim uda się wypracować tą większą jakąś zwartość. I tu okazuje się, że komisja po prostu nie sprawdza się w tej roli. Komisja jako ciało jest takim zarządem wtedy, kiedy są spokojne czasy i państwa niejako powierzają tę kompetencję. Natomiast w czasach trudnych, które mam od kilku lat, to nawet nie jest 2014, to jest gdzieś głębiej, w zasadzie to od 2008 roku od wejścia w życie traktatu z Lizbony. Mamy złe czasy. Mamy złe czasy, liczymy na dobrych polityków, liczymy na sukces w Bratysławie. Doktor Małgorzata Bonikowska, doktor Jolanta Szymańska, profesor Tomasz Grzegorz Grosse byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Robert Walenciak. Jest 9:55. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Z wiekiem dostrzegasz u siebie coraz więcej zmarszczek? Powstają one na skutek utraty elastyczności włókien kolagenowych. Wypróbuj suplement diety Labotec Skin. Tabletki Labotec nie tylko dostarczają dużą dawkę kolagenu, ale zawierają także składniki wspomagające jego naturalną produkcję. Dlatego tabletki Labotec pomagają zachować zdrowy i młody wygląd na długo. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Odkryj Labotec Skin. Dostępny w aptekach.
Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz makaron Nubella 500 gramów, tylko 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Co robicie w weekend? Jedziemy nad morze. Wyjeżdżacie gdzieś? No mówię, że jedziemy nad morze. Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Nawracający nieprzyjemny zapach z ust. Może on dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halitomin. Tabletki do ssania Halitomin likwidują przyczynę. Ich składniki wiążą lotne związki siarki stanowiące źródło przykrego zapachu i redukują ich wytwarzanie w jamie ustnej, a dodatkowo skutecznie odświeżają oddech. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Dostępny w aptekach. Każdemu inny dzwonek przypomina o wrześniowych zakupach. Nieważne, który ty usłyszysz, po prostu weź korzystną mini radkę na wrześniowe zakupy i ciesz się wypłatą nawet w dniu złożenia wniosku. Szczegóły w placówkach banku i na pkob.pl. Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam... Gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Minęła 10. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Polska przedstawi podczas dzisiejszego spotkania przywódców Unii Europejskiej w Bratysławie wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, deklaruje Witold Waszczykowski. Stanowisko mówiące o tym, że tak zwany Brexit to jest rozmowa na trzech płaszczyznach. Barbara Nowacka jest rozczarowana wczorajszą konferencją członków podkomisji smoleńskiej. Tak naprawdę to nie są nowe dowody dotyczące katastrofy, tylko pokazanie szerszej opinii publicznej, jaki był bałagan.
Hillary Clinton wraca do gry po czterodniowej przerwie. Była sekretarz stanu wznowiła kampanię wyborczą. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Stanowisko, które polska delegacja zaprezentuje podczas dzisiejszego spotkania przywódców Unii Europejskiej w Bratysławie, będzie wspólnym stanowiskiem Grupy Wyszehradzkiej, deklaruje szef naszej dyplomacji. W rozmowie z Radiową Trójką Witold Waszczykowski poinformował, że stanowisko to obejmuje trzy zagadnienia związane z planowanym opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię. To jest stanowisko mówiące o tym, że tak zwany Brexit to jest rozmowa na trzech płaszczyznach. To jest rozmowa o takim przysłowiowym rozwodzie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. To jest rozmowa o przyszłych relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po wyjściu z Unii. I to jest jednocześnie rozmowa o naprawie Unii Europejskiej. O szczycie w Bratysławie rozmawiali goście debaty poranka Polskiego Radia 24. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego wyraził opinię, że głównym celem szczytu jest podkreślenie tego, co jest dla 27 państw wspólne. Ten szczyt szuka takich rozwiązań, takich spraw, być może drobnych, które nas łączą i unika tych tematów, które są kontrowersyjne. W związku z tym między innymi ten szczyt nie będzie się zajmować jakimiś poważnymi reformami Unii Europejskiej o charakterze ustrojowym, czyli tutaj ani nie będzie próby przyspieszenia integracji, czy to w centrum, czy o charakterze przejścia do federacji, ale też nie będzie zasadniczego wycofania się, tak? To, co jest postulatem między innymi Polaków i Węgrów. Doktor Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreśliła, że omówione zostaną konkretne rozwiązania związane między innymi z kryzysem migracyjnym. Europejska Straż Graniczna, która tak naprawdę już ostatecznie została zaakceptowana, ale dopiero ma być uruchomiona, to też wymaga przyspieszenia i ta pomoc dla Bułgarii to tak naprawdę jest przejaw właśnie tego. Czy relokacja zniknie? Ja bym jakby nie odrzucała tego tematu. Moim zdaniem kwestia relokacji czy przesiedleń, przyjmowania uchodźców ogólnie rzecz biorąc nie zniknie, ponieważ ona jest fundamentalna. Elementem umowy między Unią a Turcją, a słyszymy, że ta umowa ma być pogłębiana, realizowana. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, powiedziała, że Polsce powinno zależeć na silnej Unii Europejskiej. Po pierwsze, żeby utrzymać jednak tą 27-kę, jedność tej organizacji, bo to jest po prostu w polskim interesie. Spójna Unia, Unia silna, Unia, która jest szanowana na świecie i coś może w tym świecie zrobić, to jest również silna, szanowana Polska. Na czele polskiej delegacji będzie stała Beata Szydło. Na wczorajszej konferencji prasowej szefowa polskiego rządu ubolewała, że 27 państw Unii nie wypracowało wspólnego stanowiska przed szczytem w Bratysławie. To jest błąd, a szef Rady Europejskiej Donald Tusk powinien dążyć do tego, żeby państwa Unii podjęły poważną rozmowę na temat jej przyszłości. Na pewno będzie z mojej strony również przedstawienie zdecydowanego oczekiwania, że Unia będzie poddana reformom, bo tego po prostu wspólnota dziś potrzebuje, mówiła Beata Szydło. Dawid Jackiewicz zakończył swoją misję w Ministerstwie Skarbu, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. W ten sposób gość radiowej Jedynki tłumaczył wczorajsze zdymisjonowanie szefa tego resortu. Dawid Jackiewicz, to do czego został powołany, czyli przygotowanie całej koncepcji zmian w resorcie skarbu, wygaszenia jego, przedstawił to 14 września. Taki dokument znalazł się na biurku pani premier. W tym momencie go analizujemy szczegółowo i w zgodzie z tymi koncepcjami, które zostały przez niego zaprezentowane, zostanie przygotowana ustawa już pod kierunkiem ministra Henryka Kowalczyka. Przypomnijmy, Ministerstwo Skarbu ma być zlikwidowane do końca roku. Będzie je nadzorował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Na konferencji prasowej Beata Szydło podziękowała Dawidowi Jackiewiczowi za jego pracę i podejmowanie ważnych decyzji. Podkreśliła, że potrzebna jest inna organizacja i zarządzanie spółkami Skarbu Państwa. Dlatego rządowi zależy, by proces likwidacji resortu skarbu przebiegł jak najszybciej. Córka Izabeli Jarugi Nowackiej Barbara ocenia, że podkomisja badająca katastrofę smoleńską nie pokazała niczego nowego. Podkomisja do spraw zbadania katastrofy działająca przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przedstawiła wczoraj pierwsze wyniki swoich prac. Barbara Nowacka, działająca w Stowarzyszeniu Inicjatywa Polska, powiedziała w Polskim Radiu 24, że rodziny katastrofy wiedzą, że przed i po katastrofie panował bałagan. Tak naprawdę to nie są nowe dowody dotyczące katastrofy, tylko pokazanie szerszej opinii publicznej, jaki był bałagan. Pokazane oczywiście wyrywkowo i jakby z politycznym też celem, natomiast tak, prawdą jest, że bałagan był koszmarny.
Barbara Nowacka dodała, że zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość starają się wykorzystać katastrofę smoleńską do celów politycznych. Jej zdaniem katastrofa i to, co działo się po niej, świadczy o złym stanie państwa polskiego, a do dziś nie podjęto jego naprawy. Tymczasem członek podkomisji badającej sprawę katastrofy smoleńskiej, profesor Wiesław Binienda, zapowiada badania modelu prezydenckiego Tupolewa w tunelu aerodynamicznym. Profesor Binienda, gość Polskiego Radia 24, podkreśla, że podkomisja zamierza w tym celu zbudować duży model samolotu. Jest plan, żeby zbudować model samolotu w skali 1 do 10 czy 1 do 20. To jest dość duży, wielometrowy. No i również, żeby użyć samolot w skali 1 do 1 do takich badań, które będą możliwe do wykonania. Wiesław Binienda dodał, że badania na oryginalnym samolocie są trudne, gdyż mogą doprowadzić do jego zniszczenia. Podkomisja prowadzi więc symulacje komputerowe. Profesor dodał, że raport na temat przyczyny katastrofy przygotowany przez Komisję Millera jest niewiarygodny. Z ustaleń podkomisji wynika bowiem, że przewodniczący komisji, minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, polecił przygotować go tak, aby był zgodny z raportem rosyjskim. W Giżycku żołnierze pobili policjantów. Agresywni żołnierze to wysocy rangą oficerowie. Zgłoszenie o awanturze giżyccy policjanci otrzymali minionej nocy. Relacjonuje starszy sierżant Izabela Niedźwiecka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec trzech agresywnych mężczyzn. Goście hotelowi w trakcie prowadzonych czynności nie chcieli poddać się wydawanym poleceniom, wyzywali funkcjonariuszy, grozili pozbawieniem życia, a także naruszyli ich nietykalność cielesną. Mężczyźni w wieku od 39 do 41 lat zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Jak się okazało, byli pijani. Mieli od 1,2 do 2 promili alkoholu w organizmie. Trzech funkcjonariuszy z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Dwóch policjantów zostało poważnie rannych. Napastnicy zostali przekazani żandarmerii wojskowej. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Olsztynie. Potężny pożar w północnej części Starachowic przy granicy z gminą Wąchock. Tuż obok lasu palą się budynki wypełnione odzieżą i tekstyliami przeznaczonymi do recyklingu. Wiadomo, że jeden budynek spłonął całkowicie, drugi w niewielkiej części. Jak poinformował starszy kapitan Marcin Nyga z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach, strażacy z ogniem walczą już ponad 5 godzin. Na szczęście sytuacja jest opanowana. Istotne jest to, że pożar opanowaliśmy w tych granicach, które zostaliśmy w trakcie dojazdu, czyli reszta budynku, dużego budynku o powierzchni 3,5 tysiąca m2 nie jest w tej chwili zagrożona spaleniem. Istotne jest również to, że odpaliliśmy las, który znajduje się tuż obok budynków, bo te budynki znajdują się w sąsiedztwie terenów leśnych, dużych płaci lasu. Także w tej chwili na 100% mogę powiedzieć, że ten pożar nie rozprzestrzeni się. Na razie strażacy nie chcą mówić o przyczynach pożaru. Sprawę będzie badać specjalna komisja. Dogaszanie może potrwać nawet do jutra. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego skrytykował wschodnie kraje Unii za ich postawę w kryzysie migracyjnym. Martin Schulz powiedział gazecie Frankfurter Allgemeine Zeitung, że Europa Wschodnia zostawiła Niemcy na lodzie. Z Berlina Wojciech Szymański. W rozmowie z gazetą Schulz zaprzeczył, jakoby Niemcy uprawiały moralny imperializm. Jak powiedział, Berlin nie wymachiwał moralną maczugą, tylko uznał, że jako największy kraj Unii musi ponieść największy ciężar kryzysu migracyjnego. Zdaniem Schulza Niemcy zostały jednak zostawione na lodzie przez wschodnich partnerów. Szef Parlamentu Europejskiego zagroził, że ta sytuacja może się zemścić. Jak stwierdził, trzeba będzie porozmawiać o rozdziale obciążeń w Unii Europejskiej. Schulz powiedział, że miliardy euro, jakie otrzymuje z unijnego budżetu, na przykład Polska, są współfinansowane przez ciężko pracujących ludzi w Niemczech. Polityk ocenił też, że wschodnie kraje Unii mogły liczyć na europejską solidarność w sprawie polityki wobec Rosji, ale odmawiają solidarności w kryzysie migracyjnym. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa UKIP rozpoczyna dziś swój dwudniowy zjazd. Wybierze na nim następcę swego dotychczasowego lidera Nigela Farage'a, o czym z Londynu Grzegorz Drymer. Przywódca UKIP dał się przez lata poznać jako bardzo zręczny i elokwentny polityk. Tak zręczny, że samą swoją obecnością na arenie politycznej zmusił w końcu premiera Davida Camerona do rozpisania unijnego referendum. I tak elokwentny, że pozostawiał często bez odpowiedzi swoich politycznych przeciwników. Tak jak podczas ostatniego posiedzenia parlamentu
Europejskiego, kiedy zwrócił się wprost do Guy Verhofstadta, wybranego na przedstawiciela parlamentu w negocjacjach z Londynem o Brexicie. W istocie na tej sali jest tylko jeden prawdziwy nacjonalista, pan, bo zaśpiewa się panu flag, hymnów armii i szczerze mówiąc uważam tę nominację za wydanie wojny wszelkiemu rozsądnemu procesowi negocjacji. Teraz zręczny Nigel Farage usuwa się w glorii zwycięstwa, osiągnąwszy swój zasadniczy cel, wystąpienie z Unii Europejskiej. Być może ocenia, że rola UKIP dobiega końca, a dowodem na to wydają się być kandydaci na jego miejsce. Osoby poza samą partią nikomu szerzej nieznane. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Hillary Clinton wraca do gry i znów prowadzi kampanię. Po przerwie spowodowanej chorobą była sekretarz stanu wystąpiła na wiecach w Karolinie Północnej i w Waszyngtonie. Podczas przemówień zapowiedziała, że więcej czasu poświęci prezentowaniu pozytywnej wizji Ameryki niż atakowaniu rywala. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Hillary Clinton spędziła w domu 4 dni. W tym czasie przyjmowała antybiotyki, odpoczywała i przygotowywała się do dalszej części kampanii. Gdy wkraczała na podium na wiecu w Greensboro, z głośników popłynęły dźwięki piosenki Jamesa Browna I Feel Good, czyli Czuję się dobrze. Była sekretarz stanu wyraziła radość, że wznowiła kampanię. Jak wiecie, ostatnio miałam kaszel, który okazał się zapaleniem płuc. Nie przejęłam się tym, ale wyszło na to, że nawet ja potrzebuję paru dni odpoczynku. Siedzenie w domu to była ostatnia rzecz, jakiej pragnęłam. Kandydatka demokratów, z którą Donald Trump zrównał się w sondażach, zapowiedziała, że jej dalsza kampania będzie bardziej pozytywna. Podczas wystąpienia kilkakrotnie jednak skrytykowała swego rywala. O ile demokraci chcą jak najszybciej przejść do porządku dziennego nad kondycją Hillary Clinton, sztab Donalda Trumpa stara się podtrzymywać temat jak najdłużej. Podczas wczorajszego wiecu w Ohio miliarder żartował, że w takim upale, jaki tam panował, Hillary Clinton nie wytrzymałaby godziny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do rekordu było bardzo blisko. Zasięg pokrywy lodowej w Arktyce zmalał niemal do historycznego minimum. Wskazują na to dane satelitarne. Pomiar z 10 września wykazał, że powierzchnia lodu w okolicach bieguna wynosiła 4 140 000 km kwadratowych. Mniej było go tylko raz w roku 2012. Każdego roku w Arktyce lodu przybywa zimą, ale częściowo topnieje on w ciągu lata. Pomiary tych różnic są, zdaniem naukowców, bardzo dobrym wskaźnikiem postępującego globalnego ocieplenia. Amerykańscy eksperci z Centrum Danych o Śniegu i Lodzie mówią, że w przyszłych latach można spodziewać się kolejnego rekordowego minimum. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 9 dni, ponad 40 wydarzeń głównych i towarzyszących, prawykonania spektakli operowych, niemal 400 wykonawców z Polski i z zagranicy. Dziś rozpoczyna się 59. Warszawska Jesień. Bohaterką tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej będzie opera. Dyrektor festiwalu Tadeusz Wielecki podkreśla, że jest to dziedzina niezwykle żywa i bogata, w której bardzo wiele się dzieje. Opera jest terenem eksperymentu, nie tylko w dziedzinie czysto muzycznej, wokalnej, ale również w tych pozostałych warstwach. No bo opera to jest taka królowa sztuk, skupia w sobie wszystkie dziedziny, film, teatr, środki wizualne. Podobnie uważa Jerzy Lach, dyrektor opery kameralnej, która po raz pierwszy bierze udział w warszawskiej jesieni. W tej chwili opera przeżywa renesans i bez względu na to, czy gra repertuar klasyczny, czy też współczesny, cieszy się ogromną popularnością, coraz więcej ludzi przychodzi. Wśród para i operowych wydarzeń 59. jesieni znalazły się między innymi warszawska premiera Czarodziejskiej Góry, opery Pawła Mykietyna w Nowym Teatrze, mikroopera dla dzieci Milcząca Rybka Jarosława Siwińskiego i multimedialna opera Aarones Sławomira Wojciechowskiego. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie małe, na zachodzie i północy Polski miejscami wzrastające do dużego. Wieczorem w Sudetach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie, 21-25 na przeważającym obszarze, do 28 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz MediaMarkt. Dodajemy półroczny zapas. Do pralki kapsułki do prania Ariel. Do zmywarki tabletki Finish. A do ekspresu automatycznego 5 kg kawy ziarnistej Lavazza. MediaMarkt.pl.
Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A zdrówko, to co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Chcę się rozwijać, zdobywać nowe kontakty, uczyć się od praktyków i znaleźć lepszą pracę. Oferta WSB jest bardzo szeroka. Bez trudu znalazłam tu studia podyplomowe, dzięki którym poczułam się pewniej w pracy. Zapisz się na studia podyplomowe do 19 września i studiuj 600 zł taniej. Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce spotkań praktyków. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz makaron Nubella 500 gramów, tylko 2,49 przy zakupie 2 sztuk. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Godzina 10:17. Polskie Radio 24. Puls gospodarki.